Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać, ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Kiedy jest się naukowcem, trzeba mieć nie tylko narzędzia do pracy, ale przede wszystkim samodyscyplinę i chęć poddawania świata pod wątpliwość, sprawdzania, szukania, zadawania sobie pytań, których odpowiedzi przyniosą nie tylko tytuły naukowe, ale również korzyść w rozumieniu globalnym. Mój kolejny gość nie tylko z bliska przygląda się teorii względności, czy motywuje studentów do poznawania fizyki kwantowej, ale łączy swoją pracę naukową z pasją fotograficzną i filmową. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest profesor Andrzej Dragan. Partnerem cyklu jest Asus ZenBook z Windows 11 i certyfikatem Intel Evo. Laptop z szybkim i ładującym złączem Thunderbolt, zaprojektowanym z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzień dobry moi drodzy, to jest podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na różne możliwe, najdziwniejsze nie wiem, będzie szukał fizyk i artysta zarazem Andrzej Dragan. Dzień dobry, cześć. Cześć. Słuchaj, Andrzej, myślę sobie, że przed nami dużo ciekawych tematów, bo rzeczy, którymi zajmujesz się na co dzień, wymagają opowiedzenia światu, żeby wszyscy to zrozumieli, ale chciałbym zacząć od takiej rzeczy bardzo prostej. Nie wymagają, jak nie zrozumieją, to ja się wcale nie obrażę, ale postaramy się zrobić tak, żeby zrozumieli. Chciałbym zacząć od bardzo prostej rzeczy. Jak wygląda Dzień Pracy Fizyka? Wiesz, zależy, który dzień. Yy, większość dni to jest frustracja, tak naprawdę. Z różnych powodów. Yy, najczęściej to jest tak, że działasz jako teoretyk, próbując coś zrozumieć, i to są głównie niepowodzenia. Na tym polega ta praca, że musisz się mierzyć z niepowodzeniami i starać się przekroczyć no, barierę m, swojej głupoty i swoich ograniczeń i zrobić jakiś mały krok, który jest zwykle bardzo trudny do zrobienia. Jak już się go uda zrobić, to. Waliście w czoło, że przecież to było oczywiste i można było na to wpaść rok wcześniej. No ale tak wygląda praca, że to, są, to jest ciąg frustracji, przedzielony od czasu do czasu radością z jakiegoś sukcesu. OK, a możemy złapać jakiś przykład? No yy, na przykład jakieś 10 lat temu pracowałem z jednym kolegą nad problemem, który, yy, o którym wiedzieliśmy, że pracowali nad nim. I, o wiele mocniejsi od nas fizycy w dużych grupach, tym nobliści również. To, był, to było takie zagadnienie, które z teoretycznego punktu widzenia było bardzo słabo zrozumiane, chociaż w zasadzie było bardzo elementarne i to było zaskakujące, że ludzie tego dobrze nie, nie przegryźli. Chodziło o zachowanie jakichś tam bardzo, bardzo zilnych grupek atomów w bardzo szczególnych warunkach. No ale generalnie wszystkie prace teoretyczne, które na ten temat były, to była taka kapitulacja. Ludzie nie wiedzieli, jak ten problem dobrze zaatakować, i w związku z tym robili jakieś duże uproszczenia. No i myśmy z kolegą walczyli, żeby to zrozumieć lepiej i robiliśmy atak z jednej strony, okazywało się, że to się nie udało. Inną metodą próbujemy, znowu się nie udało. Trzecią metodą próbujemy i znowu walczymy, walczymy, coś tam obiecującego się wyłania, ale znowu się nie udało. No i po... Wyglądało to mniej więcej tak, że ja siedziałem przy pizzie w knajpie do, do 6 rano i, i, i męczyłem się notatkami, potem się spotkaliśmy, gadaliśmy i, i, i w ten sposób ta praca wyglądała. Po wielu miesiącach w końcu nam się udało dobrnąć do celu i udowodnić to, co chcieliśmy udowodnić, w miarę prosty sposób, a potem żeśmy to zredukowali do dowodu, który się dałoby w zasadzie umieścić w jednej linijce. Bardzo inteligentnej, co prawda, ale, ale jednej linijce, w której w zasadzie wszystko się zawiera. Więc cała ta półroczna praca została sprowadzona do czegoś, co można by wytłumaczyć w ciągu trzech minut jednym równaniem, tak naprawdę. I no, to jest przykład, że, że nawet drobny, drobny krok. W nieznane t, y, może być okupione no, dużą do, 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 do pracy. Okej, okay, bo też myślę sobie, że w momencie kiedy, kiedy już wiemy, no to człowiek sobie myśli, że to było takie proste, prawda? A gdzie szukasz pewnego rodzaju. Czy, czy napędu, czy, czy motywacji do tego, żeby to, nie wiem, zgłębiać? Bo też myślę sobie, że um, często takiego opowiadasz, coś zostało udowodnione, no i trochę to kwestionujesz. E, i, I pytanie, skąd się u ciebie bierze ta jakby chęć do tego, żeby trochę sprawdzić to na nowo? No, nauka to w ogóle jest taka metoda odkrywania nieznanego to jest metoda docierania do prawdy która polega na kwestionowaniu. Nauka to jest kwestionowanie. To jest dokładne przeciwieństwo wiary, gdzie się przyjmuje coś na wiarę, jak co ona to wskazuje. W nauce się w nic nie wierzy i w zasadzie wiara to jest taka. Nauka to jest taka wiara w ignorancję ekspertów, jeśli to ma być jakaś wiara. To znaczy, to jest takie, takie wyobrażenie, że ludzie gadają głupoty, nawet tak są nie wiem jak mądrzy i nie wiem jak bardzo wyspecjalizowani w czymś. Jest duża szansa, że się mylą i trzeba to cały czas mieć z tyłu głowy, że. Wszystko, co nam się wydaje w tym momencie może się za jakiś czas okazać nieprawdą. W związku mhm. z tym trzeba kwestionować, bo to jest generalnie ta metoda, która nas doprowadziła do tego, że w 400 lat zeszliśmy z gałęzi mentalnie i wylądowaliśmy na Księżycu i zbudowaliśmy komputer i tak dalej. Yy, no więc w tym sensie jest to przeciwieństwo właśnie religii, gdzie, gdzie yy, tą Pustkę niewiedzy, tą, tą pustkę w głowie, zapełnia się jakimiś informacjami, które są wzięte trochę z kapelusza, nie wiadomo skąd są wzięte. I trzeba to przyjąć, że tak jest i tego nie kwestionować. Mhm. Dogmat to jest taki zakaz myślenia, a nauka to jest coś dokładnie odwrotnego. Myślisz sobie, że to bardzo duża kontra do takich społecznie przyjętych norm, czyli wszelkiego rodzaju odrzucenia autorytetów. Że... Problem jest taki, że, że autorytet... Wiadomo, że autorytety istnieją i, i nie można ich kompletnie ignorować. To nie jest tak, że trzeba wszystko kwestionować, bo generalnie inteligencja wymaga, żeby wszystko kwestionować. Mhm. Ale dramat polega na tym, że, żeby wszystko kwestionować, to do tego nie potrzeba inteligencji. Więc yy, <trybujesz> to trzeba to dobrze umiejętnie wyważyć. I jest oczywiście tak, że każdy się może mylić i wiele spektakularnych przykładów w historii pokazywało, że najwybitniejsi ludzie się mylili. Einstein się mylił w sposób spektakularny wielokrotnie w swojej karierze i to w odniesieniu do swoich rzeczy, rzeczy, którymi się zajmował, na których się świetnie znał i w odniesieniu do pytań, które były bardzo proste, takie tak albo nie. I mimo wszystko się mylił. I, i na, więc co, co to znaczy, że, że kwestionujemy autorytety. No, oczywiście jest tak, że, że, że ludzie się mylą, ale trzeba też pamiętać o tym, że jak mam dwóch gości, których jeden zęby i życie zjadł na jakimś zagadnieniu i drugi, który, który słyszy o tym pierwszy raz, mhm. to szansa, że się myli ten pierwszy jest mniejsza niż szansa, że się myli ten drugi. Okay. Więc y, należy to jakoś rozsądnie wypośrodkować, natomiast w zasadzie to na pewno to nic nie ma. I na pewno to w nauce nic nie ma, nic nie wiemy na pewno, żadna teoria fizyczna nie jest udowodniona, w ogóle jak ja słyszę określenie udowodnić naukowo, to mi się otwiera scyzoryk w kieszeni, bo to jest zaprzeczenie idei nauki. Nauka niczego nie udowadnia, nauka może coś podważyć. I, I to, co wiemy obecnie, to jest ten zbiór reguł, czy zbiór praw, jeśli chodzi o fizykę fundamentalną, których póki co nie udało się podważyć. Okay, Ale to czyli... nie jest zapisane w kamieniu. To, to, może być, to, to może upaść i to pewnie kiedyś upadnie. Czyli tak naprawdę my akceptujemy trochę stan obecny, nie zakładamy, że tak będzie na zawsze. Też myślę sobie o rzeczach, którymi ty się zajmujesz, że na ten moment odkryłem i wiem to, ale nie jest to w żaden sposób ugruntowane, bo trzymam się z, z jakby tylko obecnej sytuacji. Na pewno to nic nie wiemy tak naprawdę, nie ma nic na pewno. Poza jakimiś bardzo elementarnymi stwierdzeniami, ile w ogóle coś istnieje na przykład. Pewne rzeczy są bardziej pewne, inne są mniej pewne. Na przykład fizyka kwantowa jest teorią. Niezwykle dobrze potwierdzoną eksperymentalnie, w tym sensie, to się robi eksperyment, mierzy się koniutę, porównuje się z obliczeniem teoretycznym i te rzeczy się zgadzają z, z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Czasem. Okay. Jest to wybitna dokładność. Ale ludzie szukają dalej i szukają, co jest na 11 miejscu po przecinku, bo a nóż widelec coś się tam zacznie kopać i to będzie wskazówka, że coś trzeba by zmodyfikować w teorii. Więc. Yy, I co, co więcej, ludzie starają się wywrócić. Wszystko do góry nogami i kwestionować wszystko, co się da, dlatego że jest bardzo silna motywacja, dlatego że za pierwszy eksperyment, który cokolwiek podważy w naszym rozumieniu, na przykład teorii kwantowej, cztery względności, zostanie automatycznie przyznana Nagroda Nobla. To, to będzie jeden z większych sukcesów fizyki współczesnej, jeżeli coś takiego się da zrobić. Póki to się nikomu nie udało, bo w, w nauce się za, za podważanie dogmatów nagradza, a nie, nie pali na stosie, jak, jak w, powiedzmy w religiach. Mhm. Mm mm -hmm. No dobrze, ale myślisz, że motorem napędowym dla wielu osób z Twojej branży jest na przykład nagroda? Głównym motorem napędowym jest ciekawość. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, tak jest w przypadku wielu moich kolegów, to jest to, co nas pcha naprzód. To chcemy coś zrozumieć lepiej. I to jest główny powód. Oczywiście, jak przy okazji z tego wynikają jakieś praktyczne konsekwencje, bo cała technika, cały postęp technologiczny to jest efekt uboczny owoców nauki. I oczywiście z tego korzysta cała ludzkość. Ludzkość nie korzysta z tego, że zrozumiemy, jak zapisać uruchomienia ogólnej względności, czy obliżyć moment magnetyczny elektronu w tym momencie. Ale na przykład efekty uboczne, takie jak tranzystor w komputerze, czy laser, to już się przydają. I ludzie, i ludzie się tym żywią. Więc efekty uboczne nauki są bardzo pożyteczne, ale to nie dlatego zajmujemy się nauką, żeby zbawiać ludzkość, tylko po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość tak naprawdę. Ciekawość tego, czego nie wiemy. Okej, okay, czyli tak naprawdę rzeczy, które wykorzystujemy. Chciałbym złapać jakiś przykład rzeczy, które właśnie skorzystamy na co dzień, a one powstały trochę przypadkowo. Większość odkryć powstała przypadkowo. Jak Faraday, to był taki wybitny fizyk doświadczalny, który zajmował się eksperymentami z prądem elektrycznym, tak swoją drogą samouk. Uczył się fizyki w ogóle, pracując jako dziecko w zakładzie introligatorskim i czytając sobie te książki, co przychodzą do oprawienia. Tak się nauczył fizyki stał się wybitnym, słynnym doświadczalnikiem na całą Anglię i aż do niego przyszedł jakiś przedstawiciel władzy, nie pamiętam, czy premier, czy, czy ktoś tam jakiś minister z rządu Królskiej Mości. No w każdym razie oglądał ten, te eksperymenty z prądem i się pytał, panie, na co to komu ten, ten prąd elektryczny? I, i, i legenda, który, zgodnie z którą Faraday odpowiedział, że nie wiem na co to komu, ale pewnie za pół roku pan to opodatkuje. Yy, więc i tak, i to jest przykład dosyć miarodajny, bo wszystkie odkrycia w zasadzie naukowe były przez przypadek. Mm -hmm. Obecnie yy, system naukowy finansowania nauki jest taki, że się pisze grant, wniosek o grant, w którym się pisze, co chce się zrobić przez najbliższe 3 lata. Jak mam sobie wyobrazić, że na przykład Albert Einstein siada i pisze wniosek grantowy o przyznanie pieniędzy na, na stworzenie teorii względności, no to jest kompletnie nierealistyczne. To nie tak powstało. Ma się pomysł, coś się z nim robi i to wychodzi zupełnie nieprzewidywalny sposób. I nie da się powiedzieć, co się do czegoś przyda, co się nie przyda. Natomiast historia pokazuje, że wszystkie ważne odkrycia fundamentalne, które zaspokoiły ciekawość ludzi, czyli elektryczność, grawitacja, wiem, teoria kwantów, to się prędzej czy później przydaje. I to to zrewolucjonizowało nas, ludzi, nagie małpy, powodując, że, że wylądowaliśmy na Księżycu w te, te 400 lat od czasu jakby zainicjowania tej współczesnej, współczesnej re rewolucji naukowej. Powiedziałeś wcześniej, że tym takim trochę motorem napędowym, ale tym, co gdzieś tym reguluje, reguluje twoją codzienność jest ciekawość, tak? Ale myślę sobie mm, nad taką sytuacją, gdzie kolejny dzień... Gdzieś człowiek się zastanawia, bada, wychodzą mu dane czy obliczenia, czy konkretne, jakby. Chodzi mi o to, skąd wiesz, że już wiesz, że to zostało rozwiązane, a może ta odpowiedź jest dopiero za kolejnymi drzwiami warto by było jeszcze spróbować kolejny raz. No to jest oczywiście popytanie: jak, jak weryfikować poprawnie tego, co się wygaduje? Często jest tak, że na przykład coś obliczasz i dostajesz skomplikowany wynik końcowy, który trzeba przeanalizować, trzeba go zrozumieć. No mhm. i ten wynik coś ci mówi, na przykład mówi, że to się dzieje to czy tamto. I możesz zrobić eksperyment, żeby to sprawdzić. Możesz to porównać z istniejącymi eksperymentami, które już coś na ten temat mówią. Możesz też sprawdzić jakieś szczególne przypadki, na przykład rozważasz jakiś wynik, który zależy od jakiegoś parametru i wiesz, że jak ten parametr jest bardzo, bardzo mały, to ten wynik się redukuje do tego, co już jest znane. I sprawdzasz, okay. czy na przykład to się zgadza. Jak się zgadza, jedz dalej. No i w ten sposób nie jesteś w stanie potwierdzić, czy masz rację do końca. Możesz sprawdzać 10 razy swoje rachunki, czy, czy cokolwiek robisz i być przekonany, że się nie pomyliłeś. No zawsze się możesz pomylić. I czy to rachunkowo, czy koncepcyjnie, czy jakkolwiek. Ale to, co możesz robić, to może sprawdzać szczególne przypadki tego ogólniejszego wyniku i patrzeć na to, to się redukuje do czegoś, co, co jest ci znane. I czy to ma sens. Więc w praktyce to wygląda właśnie tak, że jak daję studentowi, doktorantowi, czy komuś jakiś projekt do zrobienia i on przychodzi do mnie z rachunkiem, którego nie ja robiłem, tylko on robił, to ja zanim w ogóle zastanowię się, czy to ma sens, to, znaczy, czy, za, 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 zacznę się co z tym zrobić, to patrzę, czy to się reduk czy, to, czy to w przybliżeniu ma jakikolwiek sens. Okay. Czyli ten, ten wynik y, spełnia moje intuicje, jak ja bym sobie wyobrażał, Czyli mamy korunek. jakiś kierunek, to znaczy, w, do którego zmierzamy. Że jest to jakoś zawężone, a nie taką metodą losu, i że, że próbujemy i szukamy. Czasem jest tak, że zadajesz pytanie i nie wiesz, jaka jest odpowiedź kompletnie. I, okay. i naj, najfajniejsze są projekty, których od, każda odpowiedź będzie interesująca. Bo często jest tak, że dostaje, robisz jakiś rachunek i dostajesz rozczarowującą odpowiedź, taką, która nie wnosi nic nowego. No i to jest oczywiście mało ciekawe. Ciekawe są pytania, kiedy... Nic nie wiesz zupełnie i każda odpowiedź czegoś cię nauczy. Yy, takie projekty są oczywiście naj, najbardziej wartościowe, dlatego że nie tracisz czasu. Yy, jakikolwiek wynik nie dostaniesz, to yy, on coś wniesie do twojego rozumienia rzeczywistości. Okay, to będzie jakiś, jakimś nowym odkryciem, nowym krokiem. No dobrze. Bardzo działając na, na takim przykładzie, żeby żebym ja i też, żeby słuchacze zrozumieli, że podążamy pewną drogą, mamy trzy ścieżki. I potem, co Ci pomaga zdecydować, że wybierzemy opcję A, B czy C? Pewnego rodzaju intuicja, czy wszystkie trzy sprawdzasz? Wiesz co, to, to najczęściej to jest tak, że trudność nie jest. Najważniejsza trudność, naj, naj, najciekawsza i najbardziej wartościowa część tej pracy to jest zadanie dobrego pytania. To jest kluczowe, żeby zadać dobre pytanie. I to jest najtrudniejsze. Znalezienie dobrego pytania to jest często coś, czego nie można zaplanować, coś się może nagle pojawić i doprowadzić się do czegoś wartościowego. Tak było w przypadku Einsteina. Einstein jako dziecko zastanawiał się nad pewnym pytaniem, które prowadziło go przez to dzieciństwo, on się nad tym zastanawiał. Później w pewnym wariancie to pytanie przetworzył, sformułował w nieco inny sposób i doprowadziło go to do odkrycia teorii względności. Później, 10 lat później, odkrył ogólną teorię względności, ogólnie te wyniki. Ale to wszystko była konsekwencja jednego prostego pytania, w zasadzie od tego się wszystko zaczęło. I tak było w przypadku wielu fizyków. Z Feynmanem było bardzo podobnie. On też zaczął od jednego pytania, go doprowadziło do, do jednej części, potem do drugiej części i skończyło się Nagrodą Nobla. I w związku z tym zadanie dobrego pytania jest, jest tutaj kluczowe. A droga, co z tym dalej zrobisz, to często jest tak, że nie musisz rozstrzygać, którą drogę wybierasz, bo musisz sprawdzić wszystkie, jakie, jakie ci przychodzą do głowy. Więc jak masz dobre pytanie i masz kilka metod, którymi możesz je zweryfikować, to pewnie y, powinieneś sprawdzić wszystkie. Czy ten książkę Feynman'a wyłapałem taki bardzo ciekawy element, jego jakby ojciec uczył go tego, żeby kwestionować autorytety. I pamiętam, ty w jednym z wywiadów mówiłeś, że u ciebie na wydziale nie używa się zwracania per profesor, bo no właśnie, pytanie dlaczego? Znaczy, jak studenci mówią w ten sposób, to, to się nikt nie obraża, ale. Nie, rozumiem, że nie ten, ale. Na tabliczkach, na tabliczkach przed, przed drzwiami w Instytucie Fizyki Teoretycznej nie ma tytułów naukowych. Jest tylko nazwisko. Okay. Mi, mi się ten zwyczaj bardzo podoba. Jest to coś nie do pomyślenia, pewnie na wydziałach humanistycznych być może. Są różne powody tego, ale zasadniczo mamy świadomość, fizycy mają świadomość przynajmniej, że to nie tytuł decyduje o. o o, o wartości osoby, czy, czy tego, co, co robi, czy co mówi, tylko treść. I to łatwo zweryfikować. Czasem łatwo, czasem nie łatwo W przypadku fizyków jest łatwo zweryfikować, czy ktoś nie gada bzdur. Okay. Są takie dziedziny, gdzie jest to trochę trudniejsze i ktoś może wygadywać farmazony, i, i to jakoś uchodzi na sucho. W fizyce to, to się nie udaje tak łatwo. A z perspektywy pracy takie zdjęcie tego, no nie się powiedzieć. No trochę zdjęcie autorytetu, tak? No bo jeżeli słyszymy, że ktoś jest profesorem, to momentalnie myślę sobie, że jego słowa nabierają jakąś taką trochę magiczną moc. A myślę sobie, z twojej perspektywy brak tego elementu, on daje jakiś taki większy luz. Jesteśmy wszyscy na równi, jak to? Jak, do czego w praktyce się to, to sprowadza? Co to daje? Daje no to to, że studenci się mniej yy, obawiają zadawać pytania. Generalnie, jak, jak ja mam wykład ze studentami, to duży wysiłek wkładam w to, żeby zmobilizować ich do dyskusji. Ja wręcz yy, mówię studentom, że jak nie chcą być na wykładzie, to mogą wyjść i nie będzie żadnych konsekwencji. Natomiast jak będą, to oczekuję, że będą zadawać pytania, że będą kwestionować, wskazywać błędy i tak dalej. Nie musimy się z niczym śpieszyć. Yy, jak ktoś ma pytania, możemy poświęcić na, na taką dyskusję tyle czasu, co trzeba. Dlatego, że te pytania są potrzebne po pierwsze im, żeby zrozumieć dobrze to, co chcą zrozumieć, po drugie są potrzebne wykładowcom, żeby zrozumieć czego nie wiedzą studenci i to jest też jakaś wskazówka, żeby, żeby lepiej coś wyjaśnić, a po trzecie, to samo dobre pytanie potrafi zainspirować też mnie czy, czy innych prowadzących do zastanowienia się nad czymś, nad czym się wcześniej nie zastanawiali i to jest bardzo warto, to jest najbardziej wartościowe dla nas. Okay. Więc, więc, a poza tym gadanie do ściany też nie jest, nie jest zbyt ciekawe. No, ja, ja lubię dyskusję, ja, ja lubię dialog i to mnie najbardziej interesuje w, w wykładach, a nie, nie robienie mądrych min. A pamiętasz taką wartość, czy takie pytanie, które właśnie trochę wziąłeś od studentów, że ktoś zapytał, myślisz to genialne albo to ciekawe po prostu? No w, w dużej skali nie, ale w takiej mikroskali to takie rzeczy się zdarzają. Czasami jak student przychodzi z ciekawym pytaniem, to z tego można zrobić trochę pracę magisterską albo pracę licencjacką, czy jakiś artykuł napisać. Więc takie rzeczy się działy, że studenci przychodzili ze swoją inicjatywą, ze swoim pomysłem i powstawały w ten sposób prace. Ja akurat mam, mam przyjemność pracować głównie z najlepszymi studentami naszego wydziału I, i takich studentów jest po prostu dużo. I takich pomysłów jest dużo i dla mnie to jest trochę chleb powszedni, że student wręcz powinien mieć inicjatywę i przychodzić z pytaniami, kwestionować i wnosić jakąś inicjatywę. Chociażby dlatego, że w zasadzie historia odkryć naukowych, tych najbardziej ciekawych, to jest historia młodych ludzi. Mhm. To są dwudziestoparlatkowie, którzy przychodzili z najciekawszymi zmianami do, do nauki. Trochę jak w sporcie. No dobra, trzymajmy się tego wątku studentów, bo wydaje mi się teraz to szalenie ciekawe, zwłaszcza, że cały kontekst naszej rozmowy, takiego nie wiem, często też dla młodych ludzi, którzy poszukują, jak ty dajesz swoim studentom pewnego rodzaju poczucie, no, nie wiem czy poczucie bezpieczeństwa, ale jakieś takie wsparcie, ta energia, która płynie od bardziej doświadczonej osoby, która mówi, po prostu szukaj. Przede wszystkim trzeba się pogodzić z tym, że my w ogóle mało wiemy i ludzie są głupi i to jest. Generalnie, jest... jeśli myślimy o pytaniach, jakichkolwiek, które sobie stawiamy, to są łatwe i trudne pytania. Mhm. Nauka zajmuje się tylko najłatwiejszymi pytaniami, takimi, na które, na które potrafi w ogóle udzielić odpowiedzi. No, pytanie jest o sens rzeczy, czy. I tego typu kwestie jest dla nas za trudne. Ale na przykład pytanie, jak się zachowuje pojedynczy elektron, który ma nieskończenie małe rozmiary i jest, i jest, jest niezwykle prostym obiektem, jak się zachowuje na przykład w obecności takiej czy innej sytuacji, jest o już i można je zaatakować. I to są pytania, którymi się zajmuje fizyka. I historia pokazuje, że nawet w tych najprostszych pytaniach o tym, o to, jak zachowuje się pojedyncza cząstka, elektron, czy na przykład w ogólnej trójdzielności punkt, to jest de facto czarna dziura, to jest Coś, co jest nieskończenie małe. W historii fizyki najwybitniejsi ludzie, którzy się tym zajmowali, się mylili. Chociaż z Einsteinem na czele, który, który pomylił się co do czarnych dziur, ich, ich, ich możliwości istnienia. On twierdził, że czarne dziury nie mogą istnieć. Mimo, że ich obecność wynikała z jego własnej teorii. W bardzo prosty sposób zresztą. On nie wierzył w to. Nie wierzył też w fale grawitacyjne i się mylił. Parę lat temu była nagrodona za odkrycie fal grawitacyjnych, które powstały ze zderzenia dwóch czarnych dziur. I to pokazuje, że najwybitniejsi ludzie się mylą w bardzo prostych sprawach, na których się znają. W bardzo prostych pytaniach. W związku z tym należy się oczekiwać, że my, czyli zwy zwyczajni ludzie o, z, z o wiele jakby większymi ograniczeniami, nie mamy szans udzielić poprawnej odpowiedzi na jakiekolwiek trudniejsze pytania. I trzeba się pogodzić z tym, że jesteśmy głupi, że się ciągle mylimy i po omacku jesteśmy w stanie powoli dotrzeć do jakiejś tam cien jakiegoś cienia prawdy. Potem się okazać, że to nie do końca tak i tak dalej. Ale trzeba się z tym pogodzić. Że my jesteśmy po prostu głupi i się będziemy mylić. I to trzeba przyjąć do wiadomości. I nie ma w tym nic złego. Jak mnie student pyta o cokolwiek, to moja pierwsza odpowiedź zazwyczaj jest nie wiem, bo taka jest naj naj najbardziej prawdopodobna odpowiedź. W większości to czy nie wiem. Ja wiem tylko pe pewien, jakiś tam drobny wycinek czegoś tam. W ogóle nauka to nie jest zbiór odpowiedzi na jakieś ważne pytania, tylko to jest zbiór odpowiedzi na te pytania, na które aktualnie potrafimy odpowiedzieć. Ich pytań jest niewiele. I y, trzeba się z tym pogodzić. I jak się z tym człowiek pogodzi, nie będzie sobie wymawiał, że, że, że mu z tym jest źle, że jest głupi, nie jego wina w końcu. No, tak się urodziliśmy, co się urodziliśmy, i nasze ograniczenia nie zależą od nas. Jak się z tym pogodzimy, to można się wtedy skupić na zabawie i czerpać przyjemność z tego, że można coś odkrywać. Niekoniecznie przejmując się tym, za to jest niekoniecznie dużo. Okej, okay. a w świecie, gdzie wiele kwestii kwestionujemy, posiadanie autorytetu jest czymś, co jest potrzebne, zastanawiam się, czy miałeś kogoś, kto cię inspirował albo kto był, no właśnie, jakimś pewnego rodzaju autorytetem. Autorytet w nauce, wydaje mi się, ma takie znaczenie, że jak ktoś coś mówi, o kim wiemy, że się na tym zna, to. Jeżeli mi się wydaje, że to jest nieprawda, mam powody do sądzić, że to jest nieprawda, to najpierw się 10 razy zastanowić, czy na pewno ja się nie mylę. Bo jest o wiele szans, większa szansa, że to ja się mylę, że ja czegoś nie zrozumiałem i że to ja tak gadam głupoty, niż ta osoba, która się na tym zna. Ale jak po 10 razach nie jestem w stanie niczego znaleźć nie tak, to w końcu się muszę odważyć, albo to powiedzieć, albo to napisać w formie artykułu, czy jakiejkolwiek innej formie i wytknąć to. W tym sensie. Artykuły nie są niepodważalne, przepraszam, y, autorytety nie są, nie są niepodważalne, ale są jakimś takim wyznacznikiem, że temu, się, temu stwierdzeniu się warto uważnie przyjrzeć. Mhm. Y, z wielu powodów. Y, chociażby dlatego, że jeżeli mi się wydaje, że jest inaczej, niż mówi ktoś, to jest od mnie mądrzejszy, to to znaczy, że ja czegoś nie rozumiem prawdopodobnie, i jest to dla mnie okazja, żeby się czegoś nauczyć. Więc. Temat, w którym ja dostrzegam jakąś sprzeczność z tym, co ktoś mówi i tym, co ja myślę, jest dla mnie wartościowy, bo mnie może jakoś zbogacić. Yy, ale, tak jak powiedziałem, kto wie, może być tak, że to ja mam rację, ten gość się myli. Tak się nieraz zdarzało. Wiele, wiele z tak się zdarzało. W historii nauki to jest yy, bardzo częste, że, że odkrycia to są to jest podważanie tego, co się wszystkim wydawało wcześniej. W zasadzie wszystkie odkrycia naukowe to jest taka sytuacja, że podważamy coś, co wszystkim się innym wydawało. Okay. A jak dużo odczuwasz taką pewnego rodzaju pokorę wobec tego nieznanego? No czy pokorę... Mam świadomość, że jestem głupi, jestem ograniczony i, i muszę się z tym pogodzić. So, w tym sensie jest to jakaś pokora, tak? Natomiast y, nieznane mnie interesuje. Nie, nie, nie będę unikał pytań tylko dlatego, że mi się wydają trudne albo że wydają mi się y, odległe albo że nic o tym teraz nie wiem. No jak... To wręcz przeciwnie, jak czegoś nie wiem, to mnie to motywuje, żeby się dowiedzieć, a nie odstręcza. Okay. Więc y, pokora jest oczywiście potrzebna w tym sensie, żeby sobie zdawać sprawę, że się łatwo pomylić. Mm -hmm. Do tego jest potrzebna. Ale nie do tego, żeby unikać jakichś pytań, bo jestem do, do tego za głupi. Ja wiem, że jestem za głupi, ale może będę miał szczęście. No dobra, myślę sobie, Andrzej, że to ciekawe zestawić świat fizyki, tego czym zajmujesz się na co dzień, trochę do codzienności. To znaczy, czy ty taką postawę. Prezentujesz też na co dzień. Chodzi mi o to, że jednak nie jesteśmy samotnymi elektronami, społeczeństwo, podatki, i itd., itd., itd. Wiesz no, są pewne choroby zawodowe, które się wynosi z, z, z zawodu fizyka. Jedną z nich jest to, że się kwestionuje na przykład cały czas szukam kąt przykładów właśnie ten sens podważania wszystkiego, który jakby definiuje naukę. No, zostaje w człowieku dosyć mocno, i, i jak ktoś do mnie coś mówi, stawiając jakąś tezę, na, jeszcze na, najczęściej, to ja od razu szukam kąt przykładów. Yy, I to jest, to jest taki natura, naturalny odruch dla mnie. Bo tak, de facto to jest jedyne, co możemy powiedzieć sensownego: możemy podać kąt przykład. I to ujawnia, że coś, co ktoś mówi, jest, jest bez sensu. Więc to czasem może być yy, uciążliwe dla innych. Yy no to, to wyłączyć oczywiście i, i unikać, ale do, z tyłu głowy gdzieś cały czas to, to siedzi. Okay. I no i myślę, że je... daje dużo frajdy też jakby. To różnie. Czy bo męczy. To, to, to męczy. Męczy tą drugą osobę, mnie są przyzwyczajeni, bo naukowcy są przyzwyczajeni do tego, że się ich kontestuje Jak ja mam wykład i, i, i czy to, mówię o czymś, referat na konferencji i ktoś mówi, że się mylę, to mnie to, mnie to, yy, 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 mnie, mnie to nie wycofuje, mnie to nie onieśmiela, nie tylko mnie to... Zapala wręcz, bo super, to albo ten gość się myli, możemy czegoś dowiedzieć, albo ja się mylę i też się możemy czegoś dowiedzieć. Więc y to jest zawsze stymulujące. Natomiast ludzie, nie naukowcy, nie są tylko tego przyzwyczajeni. Mm -hmm. Raczej jak ktoś y słyszy, że się myli, albo gada głupotę, czy cokolwiek takiego, to, to, to ludzi deprymuje, zniechęca. Y y y ludzie się czują zakłopotani, niekomfortowo się z tym czują. No ja tak nie mam. Ja, ja się czuję komfortowo, jak ktoś mi mówi, że się mylę, Mag mogę wtedy podyskutować. Natomiast y, to też jest kwestia nastawienia. I mm -hmm. ludzie często od, m, mogą to odbierać jako atak czy, 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 czy jakaś, jak, jakiś przytyk. Podczas y, w świecie naukowym jest to zupełnie normalne. Jako student sam męczyłem strasznych wykładowców niemiłosiernie pytaniami, y, zadawaniem pytań, męczaniem, podważaniem. Czasem dochodziło do, do, do prawie że kłótni nawet y, z, y, z profesorami. I mądrość tych profesorów wtedy polegała na tym, że oni nie mieli do mnie pretensji, tylko żeśmy sobie na spokojnie to dawali czas, by to przemyśleć, przedyskutować i mhm. wspólnie wyciągaliśmy jakiś wniosek. Yy, I też za to szanuję jestem wdzięczny za to swoim byłym profesorom, którzy tolerowali moje karygodne zachowanie. No okej, okay. to myślę, że duża mądrość, że dali, dali przestrzeń na tego typu dyskusje. Ale jeszcze wracając do tej codzienności, bo interesuje mnie to, jak te nawyki przenoszą się na to, że trzeba porozmawiać z panią w urzędzie, że trzeba gdzieś być o danej godzinie i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, najczęściej to jest tak, że jakby w argumentacji chcesz się posługiwać logiką, bo to jest podstawowe narzędzie w twojej pracy. A w świecie powiem, logika to zazwyczaj tak nie do końca obowiązuje, albo bywa, że obowiązuje, a bywa, że to jest zupełnie co innego, co, co trzeba brać pod uwagę. No, nie powiem, że to jest frustrujące. No, nie jest frustrujące. To też zdaję sobie sprawę, że, że ludzie mają inne zajęcia w, w życiu niż, niż zajmowanie się nauką, więc nie, nie, nie oczekuję od nich, żeby jakoś specjalnie kłaść nacisk na to, żeby, żeby świat, który wokół siebie tworzę, yy, miał do końca sens. No więc trochę, trochę jest tak, że nie jestem naiwny i też nie mam jakichś wielkich oczekiwań. No bywa, że, że spotykamy się różne absurdy na co dzień i w świecie naukowym by to nie przeszło, a w świecie codziennym musi przejść, bo po prostu tak funkcjonujemy na co dzień. No, trzeba się po prostu przestawiać. Okej, okay. a takie sytuacje na przykład jak jakiś small talk, czy to jest coś, z czym jesteś okej, okay, bo tak ludzie czasami rozmawiają, czy jest to przepalanie czasu z twojej perspektywy? Ja się nauczyłem, ja się nauczyłem tego, ale to mi sprawiło trudność. Ja miałem kłopot z kontaktami, yy, takimi łat, łatwością kontaktowania się z ludźmi, których nie znam. Yy, I pamiętam, że w dzieciństwie mnie to strasznie męczyło, że ludzie gadają o jakichś kompletnych bzdurach, że 90% komunikacji to jest tak, tak naprawdę relacjonowanie rzeczywistości. Ja widziałem to, a ja widziałem to, aha, i przekazujemy sobie, co, 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 co kto widział, co kto słyszał. Co nie, nie wnosi specjalnie wiele od oryginalnego do, do, do tego dialogu. I mnie męczyło w ogóle, żeby w tym wziąć jakikolwiek udział. I, i musiałem się zmuszać przez jakiś czas i się musiałem uczyć wręcz na siłę, żeby przełamać się i próbować w tym uczestniczyć. I jakoś się nauczyłem, no, ale to nie było dla mnie naturalne. Okej, okay, a teraz już jesteś po prostu OK z tymi sytuacjami? Czy wciąż je trochę omijasz? To zależy od okoliczności. No, są sytuacje, że jest to potrzebne, albo wskazane, albo, albo ważne, żeby nawiązywać jakieś, jakieś relacje nie do końca poważne tak itd. No, wtedy jestem w stanie się przestawić. Ale to jest do, do pewnego stopnia załód wyłączony dla mnie. Okay. Są, taką... są ludzie, ludzie którzy to jest naturalne, że po prostu gadają, zaczepiają. Jechałem, leciałem teraz samolotem dwa dni temu i goś zaczął do mnie gadać. Musiałem wyjąć słuchawki, i widziałem, że to jest dla niego naturalne, żeby gadać, 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 mhm. i wciągnął mnie w tą dyskusję i rozmawialiśmy o czymś tam. Okay. Ale dla mnie to jest dosyć trudne do wyobrażenie, żeby w ten sposób funkcjonować. Chociaż no, były różne sytuacje. Chciałem kogoś poznać, to, to wtedy używałem tych narzędzi, ale tak jak powiedziałem, to jest, to jest zawód wyuczony. Mhm. Myślę sobie, że takim znaczącym elementem tej pracy jest, albo powiedziałbym szerzej takiego trochę stylu życia, jest pewnego rodzaju zaangażowanie. Bardzo podobało mi się, jak powiedziałeś, że ty na studiach byłeś do tego stopnia zaangażowany, że byłeś na diecie takiej pięciozłotowej. Banany plus Nutella. Jak długo to trwało? Mi się w którymś momencie... Znaczy ja poszedłem na studia i dosyć szybko uznałem, że chcę się niezależnić kompletnie od, 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 od rodziców w szczególności, ale też od czegokolwiek usamodzielnić i mimo, że robiłem wtedy jakoś dwa lata naraz i miałem 50 godzin zajęć tygodniowo, to utrzymywałem się z, ze stypendium i z korepetycji, w zasadzie tylko wyłącznie. Więc y, musiałem udzielać korepetycji, no ale to też y, y, mimo wszystko to, to nie były jakieś wielkie dochody, więc tak, chodziłem głodny dosyć, dosyć długo. Niczym to mnie nie przeszkadzało, generalnie byłem szczęśliwy i cieszyłem się, że mogę się rozwijać. Y, może nie jako organizm wielokomórkowy, ale sieć neuronowa mi się aktualizowała w interesujący sposób na, na wykładach. Chodzi mi o to, że, że to bardzo duże poświęcenie, że w dzisiejszych czasach jednak trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oczywiście to lubię, tym się zajmuję, ale ja muszę mieć to, to i tamto. Ale ja w ogóle nie mam takiego wrażenia, że cokolwiek poświęcam. Ja się cieszyłem, że mogę robić to, co robię, że się uczę tego, czego chciałem się uczyć. I akurat żywność nie była dla mnie priorytetem, więc <laughs> nie było żadne poświęcenie. Robiłem to z tym przyjemnością. No dobra, a myślisz, że takiej postawy, też myślę o naszych słuchaczach, e, można się nauczyć? Co byś, jakby, może nie tyle poradził, ale czy, czy z czymś takim trzeba się urodzić? Czy można się nauczyć takiego podejścia, że teraz zależy mi na tym? Nie wiem, w którą stronę płynę, ale to jest chwilowo dla mnie najważniejsze. Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, której nie wiem, czy można się nauczyć, to nie jest. Wiedza, czy, czy, czy jakieś zdolności, czy nie wiem, jaka inteligencja, tylko zapał. To jest ważne, dlatego że on pozwala nadrabiać wszystko inne. Zapał, chęć robienia czegoś i, i inicjatywa, entuzjazm, to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy coś takiego w sobie, to trzeba tego pielęgnować, pilnować, pielęgnować to i rozwijać. A wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne trudności można do pewnego stopnia zniwelować. Oczywiście bzdurą jest mówienie, że wszystko jest możliwe, jak się chce, bo to jest jakiś, jakiś farmazon kompletny, ale, ale można bardzo dużo dzięki temu uzyskać, osiągnąć. No, nawet jak nie mówię o naukowcach, jakiejkolwiek dziedzinie to jest ważne. Jak ludzie chcą zarabiać kasę i to jest dla nich priorytet, to jak się spojrzy na najbogatszych ludzi, którzy mają najwięcej kasy, no to w zasadzie większość z nich, większość miliarderów, którzy są na szczycie, bankrutowała wiele razy. Tracąc wszystko i zaczynając od zera, i to było możliwe tylko dlatego, że mieli entuzjazm, mieli cały czas nie tracili ch chęci, i wiary w siebie, i zaangażowania. I to ich doprowadziło tam, gdzie, gdzie są, a nie to, że pode podejmowali dobre decyzje. Dziesięć no, razy podejmowali złą, a za tym się wreszcie udało mniej lub bardziej przypadkowo podjąć dobrą decyzję. Yy, ale żeby to zrobić, trzeba te 10 razy przecierpieć, przeczołgać się przez yy, te upokorzenia i, i to, że się jest głodnym, i tak dalej. Żeby wreszcie za 11 razem się mogło udać, żeby dać sobie szansę. Więc to nie jest tak, że ludzie, którym coś się udaje, to dlatego, że mm, mają jakieś niesamowite predyspozycje, czy, czy cokolwiek takiego. Wydaje mi się, że zasadniczo to jest szczęście i upór. To jest najważniejsze. Szczęście i upór, a szczęście daje ten nieustanny status, taki nie wiem, i poszukiwania, że to napędza. Znaczy, przez szczęście miałem na myśli niesz, nieszczęśliwość, tylko że mam, po prostu trafiło mi się, się ślepe ku, ku ziarno, że, że, że trafiłem w dobre okoliczności z dobrym pytaniem. W, w A, tym okay. sensie szczęście. Okay. Na przykład, Einstein y, y, zadał dobre pytanie w dobrym momencie. Y, jak ktoś zainwestował pieniądze we właściwym momencie, we właściwą firmę, to też jest. Przecież szczęścia, nic innego. Przecież maklerzy giełdowi to, to oni nie potrafią przewidywać trendów jakichkolwiek. Wszystkie badania psychologiczne sprawdzające trafność decyzji maklerów, to pokazują, że oni są poniżej średniej. Że, że, że generalnie giełda idzie w górę nie dlatego, że, że ktoś podejmie do, dobre decyzje, tylko że generalnie ludzie produkują rzeczy, produkują rzeczy i ta produkcja yy, się napędza. W, yy, I dzięki temu rzecz nabierają wartości poprzez ludzką pracę, nie poprzez. Granie w grę, której zysk jest średnio poniżej zera. Więc to, to jest tak, że musimy oczywiście mieć umiejętność zadawania, nie poddawania się to jest najważniejsze. I to jest dlatego, że prawdopodobieństwo, że zrobimy coś sensownego, jest małe, ale prawdopodobieństwo, że zrobimy 10 razy coś i za 10 razem się uda, już jest, już jest większe. Okay. Więc, więc to, to chodzi o to. Czyli mm. pewnego rodzaju powtarzalność i wychodzenie, wychodzenie z założenia, że dopiero przy określonej ilości prób się bardziej to Tak, prawdopodobieństwo porażki jest dużo większe niż sukcesu. Okay. Ale prawdopodobieństwo sukcesu przy dziesięciu próbach jest większe niż przy jednej. Więc okay. to, to się do tego wszystko sprowadza. I yy, no, bardzo prosty przykład. No, ilu jest ludzi, którzy osiągają sukces dwa razy w dwóch różnych dziedzinach? To jest bardzo rzadkie. Jak ktoś się wzbogacił, no to najczę najczęściej na u giełbasy, albo na żelatynie, albo na handlu, nie wiem, z darzakami. Zrobił, był w dobrym miejscu w właściwym momencie, zrobił właściwą rzecz i mu się udało. Gdyby rzeczywiście to była kwestia jego, nie wiem, jakich umiejętności, talentu, to by mógł to spowtórzyć z czymś innym. A to się nie zdarza, to się bardzo rzadko zdarza. Bardzo rzadko się zdarza, że, że ktoś w dwóch różnych rzeczach jest rzeczywiście dobry, bo, bo najczęściej to takie rzeczy są efektem szczęścia i no... Przede wszystkim szczęścia, ale też uporu. No i tak jak w walce o pieniądze się walczy z porażką finansową, tak w walce z, w, 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 naukowej się walczy z niewiedzą, z niezrozumieniem czegoś. I też zadaje się pytania, dostaje się zły wynik, czegoś nie wiem, y, y, ale się nie poddaje i, i cisnę dalej. I, I ten upór to jest coś, co jest najważniejsze według mnie. Więc jeżeli ja czegoś szukam w studentach albo w młodych ludziach, którzy, którzy chcą coś osiągnąć, to jest dla mnie najważniejsze jest Yy, I zaangażowanie, i chęć robienia rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. Jak mówisz o tej, o tej powtarzalności, żeby złapać jakiś przykład, możesz powiedzieć, nad czym teraz pracujesz? No teraz yy, kończymy pracę nad bardzo abstrakcyjnymi rzeczami, bo się zajmujemy, ja z, z grupą ludzi, którą yy, w to wciągnąłem, zajmujemy się łączeniem teorii względności i teorii kwantowej. Teoria kwantowa to jest jeden z najbardziej nieoczekiwanych epizodów nauk, nauki w ogóle współczesnej, bo epizodów bardzo ważnych. Dlatego że to jest teoria, która opisuje mikroświat w sposób niezwykle zaskakujący i nieintuicyjny, i nie wiadomo, skąd ta rese. Nie wiadomo, dlaczego świat jest taki, jaki jest. No i natrafiliśmy na, na, na pewien interesujący ślad, który wskazuje, że to się może brać z czegoś, co ludzie mieli pod nosem przez kilkaset lat i nie zauważyli. I staramy się właśnie tę ideę rozwinąć, że w zasadzie cała teoria względności, cała teoria kwantowa i, i z, z najbardziej dziwnymi jej własnościami to jest konsekwencja czegoś niezwykle prostego. Czegoś, co wiedział Galileusz jeszcze 400 lat temu. I, no i teraz jesteśmy w ciągu takich kilku kilku prac, które, kilka części jest opublikowana, część jest w, w, rozgrzebana, część jest dopiero w, w jakimś zarysie sformułowana. Żeby ten temat rozwinąć i zorientować się, w przypadkiem nie jest tak, że teoria kwantowa to jest coś o wiele prostszego niż się wszystkim wydawało. Myślę sobie, że nasz mózg działa trochę jak pralka, czyli że żeby tam zaczął sobie mielić, to czasami po prostu trzeba go zamknąć i dać sobie odpocząć. I chciałbym cię zapytać o twoje sposoby na taki trochę na dekompresję, w sensie, żeby, to, żeby ta głowa na chwilę odpoczęła. Co robisz? No ja właśnie dlatego, że potrzebny był odpoczynek, to zająłem się na przykład fotografią w pewnym momencie swojego życia i dlatego, że fotografia to jest jakaś forma działania, bardzo, bardzo ciekawa zresztą, mi się to podobało. Natomiast aktywizuję zupełnie inne rejestry mózgu, więc ja mogę odpoczywać od fizyki, zajmując się fotografią i odwrotnie. Potem zacząłem się zajmować filmem i generalnie robić coś innego niż nauka, ale żeby coś robić. Ja bardzo nie lubię nic nie robić. Ja jestem w stanie wytrzymać na wakacjach parę dni i potem już nie, nie roznosi. Więc ja, żeby robić cokolwiek, ale żeby mnie to nie męczyło, albo żeby pozwoliło mi odpocząć od nauki, zacząłem sobie szukać działalności, która jest zupełnie inna. A poza tym na snowboardzie jeżdżę dużo. Jak jest tylko okazja, to, to jadę w, w, w góry gdzieś i, i jeżdżę na snowboardzie. się dużo osób mówi, że jeżeli pracujemy umysłowo, to dobrze by było w sposób taki aktywny, fizyczny y, gdzieś mieć ten taki, no taką właśnie taką presję, taki wentyl, żeby ta, żeby ta głowa odpoczęła. I jest oczywiście takie założenie, że wtedy też przychodzą do głowy najlepsze pomysły. Nie wiem, czy akurat wtedy, ale, ale y, często jest tak, że jak się wali głową w mur, to robiąc to można nie zauważyć, że tuż obok są drzwi. I żeby je zauważyć, trzeba się trochę wycofać i, i, i rozejrzeć trochę szerzej. I, no więc y, odpoczynek Trochę temu pomaga. Ja na przykład zauważyłem, że dobre pomysły przychodzą zawsze rano, jak się, zaraz po obudzeniu. Szczególnie jeśli się nad czymś bardzo intensywnie myśli, się gdzieś utknęło w jakimś, jakimś miejscu, to yy, to, co się dzieje rano z mózgiem, jest bardzo ciekawe, dlatego że jest, mózg jest rozkojarzony, bardzo łatwo przeskakuje z wątku na wątek. To samo jest przy zasypianiu zresztą, że nam się luzują bardzo związki przystępno-skutkowe i zaczynamy myśleć o jednym, potem o drugim, potem o trzecim i nie wiadomo jak trafiamy w zupełnie inne miejsce. Chociaż chwilę wcześniej myśleliśmy o czymś zupełnie innym. Mózg jakoś zmienia swój sposób pracy i jak szerzej poszukuje, przeszukuje różne, różne rzeczy. I to czasem pomaga. Mi to kilka razy pomogło w pracy naukowej, właśnie, żeby tuż po, po, po głębokim relaksie spojrzeć na coś i nagle zobaczyć coś co mi wcześniej umykało. Okej, okay, trzymajmy się tego. Myślę, że to ciekawe także dla, nas, dla naszych słuchaczy. Wstajemy rano i co to jest? Pierwsze dwie minuty? Pierwsze dziesięć minut? Nawet nie. W pierwsze trzydzieści sekund. Jak, jak, uh. jak męczę z jakimś problemem i nie wiem, jak go rozwiązać, to często jest tak, że, że u, u, świadomie wręcz budzę się i, i jak tylko mi się przypomni ten problem, to natychmiast zacznę o nim myśleć. I jeżeli przez Minuta czy 30 sekund mi coś przyjdzie do głowy, to to, to łapię. I zada się to, się dzieje o wiele częściej w tym momencie niż kiedykolwiek indziej. Okay. Natomiast czasem jest tak, że takim momentem przełomowym jest coś zupełnie innego. coś Ktoś powie coś, zauważę na coś, zwrócę uwagę i nagle to połączę z czymś innym, o czym myślałem, i mi to coś, coś otwiera nagle. No, naj, na, najlepszy pomysł, jak miałem w życiu, to miałem w tramwaju, jak jechałem tramwajem i patrzyłem za okno. Okej, okay, okej, okay. czyli trochę jak muzyka na słuchawkach i granie teledysku? Trochę tak. Okay. a jeszcze trzymając się tego założenia, przed zaśnięciem, czyli takie hasło pod tytułem, żeby przespać się z problemem, działa z perspektywy nauki? No w ogóle działa, no ja przed 10 ponad lat grałem na, na fortepianie i było często tak, że się uczyłem na pamięć jakiegoś utworu, to jest część... Część rzeczy się powtarza wiele razy i potem starasz się od, odtworzyć to bez nut, mhm. żeby zagrać to bezbłędnie i nie udawało się. Myliłeś się, myli się w jednym, w drugim, w trzecim miejscu, co też jest frustrujące oczywiście I, i pamiętam, że zdarzało mi się nie raz, że uczyłem się czegoś, nie, nie, nie udawało mi się, począłem szedłem spać, stawałem rano, siadałem do pianina i grałem od razu bez błędy. Więc akurat w przypadku tego utworu, to można na namacalny sposób było zobaczyć, że to działa po prostu ta metoda. Że, że sen rzeczywiście coś porządkuje w głowie, coś tam przekręca jakieś kółka zębaty, i po obudzeniu się już jesteś trochę inną osobą. W przypadku utworu muzycznego, w którym musisz opanować coś tam pamięciowo po prostu, jakiś kawałek czegoś, to widać gołym okiem. Można to sprawdzić, zmierzyć, że rzeczywiście przed chwilą nie umiałem, a teraz umiem. W przypadku y, y, mniej uchwytnym, takim jak zrozumienie nieznanego, czy na przykład w fizyce czy w czymkolwiek innym, to trudniej już zaobserwować bezpośrednio, ale mechanizm jest podobny. Więc y, rzeczywiście sen jest i odpoczynek jest z całą pewnością pomocny. Że tutaj za bardzo nie mamy jak tego zmierzyć, nie? Że, czy, czy ta myśl już poszła w dobrą stronę, czy może jednak skręciła odwrotnie, że coś tam się uporządkowało, ale... No ja, ja na przykład nie, w ogóle nie cierpię wstawać wcześnie, ja się lubię pracować do późna i wtedy mi się pracuje najlepiej, ale zauważyłem, że mimo wszystko te pierwsze 30 sekund, mimo że jestem zaspany i mi się system operacyjny jeszcze nie uruchomił, to tam się coś może ciekawego wydarzyć w, tych, w tym krótkim ok oknie, kiedy już nie śpię, ale jeszcze nie do końca się obudziłem. Więc mimo że nie cierpię tego, tego momentu wstawania i, i, i tego, tej części dnia, to zwracam na to uwagę właśnie, bo, bo tam coś może być dla mnie wartościowego. Okej, okay. a masz jakieś takie codzienne nawyki przy poszukiwaniu nie wiem. To znaczy, jak masz pełną świadomość, że jeżeli rano wstaniesz, to coś tam się będzie w głowie działo niezależnie co to, co, co, co na przykład zapisujesz. No, czy tak, głupia myśli wyrzucamy, no może sobie nie warto do, zaprzątać. Do, dobre pomysły warto zapisać, bo one wypadają z głowy. Kiedyś mi się zdarzyło, że na jakiejś imprezie siedziałem ze znajomymi gdzieś tam do, do, do późnego rana i w końcu zasnąłem w fotelu. Obudziłem się jakieś 6 rano, nie wiem, do łazienki chciałem pójść i przypomniałem się, że mi się coś śniło. I śniło mi się jakieś dziwaczne twierdzenie z logiki i zapisałem sobie to twierdzenie i dowód tego twierdzenia, który mi przyszedł do głowy w czasie snu i potem poszedłem spać. Po czym się obudziłem, zupełnie nic nie pamiętałem, ale otworzyłem to z tej kartki. Okazało się, że, że miałem rację, że jakieś takie interesujące twierdzenie udawało mi się, udało mi się udowodnić w czasie snu. Więc dzieją się jakieś interesujące rzeczy w tym, w tym momencie. Nie do końca wiem co, ale... Yy, yy. No jakiś ślad to potrafi pozostawić. Ale też y, rzeczywiście ten ślad jest ulotny, więc gdybym nie zapisał, to pewnie nic by z tego nie zostało. No okay. tu mówimy trochę o takim założeniu, że dajemy głowie samej pracować i może coś tam się przemieli. A masz jakieś takie zachowania, sztuczki, triki, które pomagają ci gdzieś tam pobudzić tą ciekawość czy po prostu kreatywność? Nie, znaczy... W, w... Wiesz, no jak, jak się zatrzymasz gdziekolwiek i przyjrzysz uważnie, to nagle zaczynasz widzieć rzeczy, których przed chwilą nie widziałeś. Jak pójdź do lasu sobie i, i idź przez las, przez godzinę i w zasadzie widzisz tylko komary i jest zieleń, która się cały czas przesuwa obok. Ale jak się gdziekolwiek zatrzymasz, siądziesz i poczekasz minutę, to nagle się okaże, że jesteś w zupełnie innym świecie. Okej, okay, czyli zmiana perspektywy? Y no, to żeby coś zobaczyć, trzeba poświęcić temu jakąś uwagę. Mm -hmm. To jest niesamowite, właśnie w lesie szczególnie, jak siedzisz, szedłem przez, pracuję w Singapurze jedną nogą i teraz w zasadzie każdy weekend spędzałem chodząc przez, przez dżunglę, gdzie niesamowite rzeczy się dzieją, tam jakieś krzyki małpi i tak dalej. Ale jak się zatrzymasz i usiądziesz na jakimś pniu drzewa i się przyjrzysz, gdziekolwiek spojrzysz, nagle zaczynasz widzieć jakiś zupełnie inny mikrokosmos. Jakieś owady, których przed nie widziałeś. Jakieś zadziwiające w ogóle formy życia, które są nieznane zupełnie w Europie. Nagle to wszystko się pojawia, czego wcześniej w ogóle nie widziałem. mimo że szedłem przez tą puszczę przez godzinę. Yy, I to jest yy, to jest chyba coś, coś, coś ważnego. I ciekawe jest to, że gdzie nie spojrzeć, to coś takiego się dzieje. Jakikolwiek fragment rzeczywistości nie spojrzysz, to znajdziesz coś zaskakującego i niesamowitego, ale żeby to zrobić, musisz zatrzymać się przy tym i, i przeanalizować. I oczywiście nie wiesz, czy akurat jak zaczniesz patrzeć na szklankę i przyglądać się, jak się światło załamuje w tej szklance, to to cię do czegoś ważnego doprowadzi. No to akurat będzie genialne. Czy to będzie genialne, czy nie, ale jeżeli będziesz to robił często, zauważając różne ciekawe rzeczy, które się sobie nie zdawałem sprawy przed chwilą, że się jakoś ciekawe światło załamuje tutaj, albo jakiś cieniec, albo cokolwiek tego rodzaju, albo że mrówka idzie, która ma pięć tylko nie sześć i to, to idzie w ciekawy sposób, prędzej czy później trafisz na rzecz, która cię może do czegoś wartościowego doprowadzić. Więc generalnie ja w sobie pielęgnowałem zawsze taką ciekawość świata i, i, i zwracanie uwagi na takie duperele, które normalnego człowieka nie, nie interesują. Mhm. Y Rzeczywistość jest zaskakująca, jest niezwykle ciekawa i my w większości jej nie rozumiemy, ale żeby ją zrozumieć, to trzeba ją przede wszystkim zauważyć. A żeby to zrobić, to trzeba się odciąć od, 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 od innych sygnałów i skupić na jakiejś jednej drobnej rzeczy. Pamiętam, że mój znajomy przez jakiś czas miał taki nawyk, pewnego rodzaju trening, że jadąc do pracy, obserwował rzeczywistość i kiedy dojeżdżał, starał się zapisać jak najwięcej elementów, które zapamiętał. Pani w żółtym swetrze, kontroler biletów, tutaj śmieci się gdzieś wysypują. No i mówi, że z perspektywy miesiąca no to mówmy się super krótko ten progres, jak dużo rzeczy zauważasz, jest w ogóle powalający. No tak, no to jest jeszcze inna rzecz, nadal trzeba umieć. Znaczy, trzeba wiedzieć, jakby co, na co warto patrzeć, na co nie warto patrzeć. To też jest nie takie proste, żeby y, zauważyć w czymś codziennym coś nietypowego, coś zaskakującego. Mhm. Y, więc to nie, nie do końca chodzi o to, że, o to żeby zrealizować rzeczywistość, tylko o to, żeby, żeby dostrzec w niej coś, co y, pod pewnym kątem może się okazać zaskakujące. OK, a jak złapać te. Umówmy się bardzo subtelną różnicę. Nie wiem, nie wiem, to trzeba. No to, to, już jest, to jest właśnie ta umiejętność, którą się wypracowuje. No, no, między innymi intuicja naukowca polega na tym, żeby umieć zadawać te ciekawsze pytania. Nie mhm. jakiekolwiek. Nie, 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 nie chodzi o to, żeby z, zrobić obliczenia dotyczące czegokolwiek, tylko żeby yy, jak najmniej się napracować, yy, żeby odpowiedzieć na ciekawe pytania. Mhm. Yy, nie wiem, czy jest jakaś wskazówka, która <laughs> jest uniwersalna tutaj. Andrzej, płynąc troszeczkę do brzegu, zawsze kończymy te rozmowy jednym pytaniem, czy, czy jest jakieś hasło, może rada, którą mógłbyś przekazać naszym słuchaczom dotyczącym oswojenia, bycie takim okej okay z tym szeroko pojętym nie wiem? Jak tego nie wiem szukać? Moja rada jest taka, żeby w ogóle nie, nie słuchać niczyich rad i się robi, żeby się robiło to, co się chce robić. To jest dosyć uniwersalne stwierdzenie, bo, bo, bo wszystkie systemy światopoglądowe, wszystkie systemy wartości, w szczególności religijne, to jest nic innego jak zbiór przykazów, co należy robić, czego nie należy robić, dogmatów i tak Nie wiem, czy nas to daleko zaprowadza. Przez parę tysięcy lat cywilizacji, w której ludzie słuchali się dogmatów i podążali za nimi, rzeczywistość stała w miejscu. Nasze zrozumienie rzeczywistości stało w miejscu. Podczas gdy w momencie, kiedy zaczęliśmy kwestionować wszystko dookoła, post postęp technologiczny ruszył po prostu błyskawicznie, w zaskakującym tempie. Więc wydaje mi się, że najlepiej jest, jak się specjalnie nikogo nie słucha, tylko się idzie za tym, co się samemu chce robić i się pielęgnuje właśnie ten entuzjazm. Okej. Okay. A gdzie znaleźć tę siłę w momencie, kiedy nie wychodzi? Bo zakładamy, że, na, że jednak fajnie by było, wiesz, zakładamy sobie, że czegoś szukamy. No i tam któregoś dnia odkrywamy, to kończy się zabawa. Gdzie znaleźć ten A czyja to A czy ja też wina, że, że nie wychodzi? No to nie jest. Y, to, że no, mamy, ciekawe, ogran no. mamy ograniczenia, to czy ja to jest wina? Że mamy, no to, co się urodziliśmy, to nie jest nasza wina. Nie możemy siebie winić za to, że, że jesteśmy głupi, że nam coś nie wychodzi. No. Jeżeli się staramy, jeżeli y, robimy, co, 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 co możemy, to, to w zasadzie jest wszystko, co możemy z siebie dać. Więc y, y, ja nie mam potrzeby wypełniania swoje, swojej, swojej, swojej niewiedzy jakimiś y, y, wyobrażeniami, które są wyimaginowane, żeby. Y, Oswoić się z tym, że jestem malutkim, na, na, na jakimś pyłkiem na skraju galaktyki, na jakiejś kosmicznej skale sobie podróżuję i nie potrzebuję, nie potrzebuję wypełniać swojej małości jakimiś, jakimiś wyobrażeniami bezsensownymi. Po prostu to przyjmuję do wiadomości, jest jak jest i, yy, 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 zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, też to jest pewne uwolnienie się od, od jakichś, jakichś obaw. Więc możesz robić dzięki temu to, co chcesz, to, co uważasz. Yy, Kierując się już jakimś wewnętrznym kompasem, a nie y, jakimiś zewnętrznymi uwarunkowaniami, to myślę sobie, że bardzo duże zaufanie do siebie, jakaś taka wiara w siebie, bo jest subtelna różnica pomiędzy nie wiem i szukam, jestem ciekawy, podążam, a nie wiem, kropka i załatwione. To nie jest wiara w siebie. Ja nie wiem, ja nie specjalnie mam wiary, ja w ogóle nie, nie specjalnie lubię w cokolwiek wierzyć, to niewiele nie mi daje. Ja się lubię z kimś pogodzić, ja, ja lubię. Ja, ja wolę nie wiedzieć, niż wiedzieć źle. Ja wolę, ja wolę nie wiedzieć. Ja, ja wolę mieć świadomość, co ja wiem, a czego nie wiem, niż wmawiać sobie jakieś kompletne bzdury. I ja się nie boję nie wiedzieć. To nie przeszkadza w niczym. Ja sobie zdaję z tego sprawę i okej, okay, nie wiem. Nie mam innego wyjścia. Mogę coś spróbować z tym zrobić, ale nie poprzez zmyślanie sobie rzeczywistości. Wolę sobie w swoim, w swoim małym zakresie starać się pracować nad tym, żeby ten stan zmienić, poprąć granicę mojej niewiedzy i na tym się skupiać. Czy mnie to do, do końca prowadzi, czy nie? Może tak, może nie. Nie od mnie to zależy do końca. Więc a jak coś nie do końca do mnie zależy, to nie mogę mieć do siebie pretensji, jak mi się nie uda. Ja mogę się odbić tylko prostym zdaniem, że szalenie ciekawe wszystko, co dzisiaj poruszyliśmy. Przypominam, że odpowiedzi na nie wiem dzisiaj, w poszukiwaniu tych odpowiedzi wspierał nas laptop ASUS ZenBook 14 na platformie Intel Evo z systemem Windows 11. Dziękuję Ci, Andrzej. Dzięki. Trzymam kciuki za, za to, żeby płynęło to w dobrą stronę. Nie wiem, czy żebyś znalazł odpowiedź, bo to chyba nie o to chodzi. Czasem chodzi o to, ale każda odpowiedź prowadzi do kolejnych pytań. To tak też postępujmy. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie we wszystkich serwisach streamingowych i na YouTubie tam obserwujcie i dzielcie się swoimi historiami, czego szukacie, żeby również nie ominęły was kolejne odcinki. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dzięki.